Jak to, proszę Państwa, ocenić stan zachowania takiej monety? Ja wpisałem 2, pokazałem panu Marcinowi. Hans komentował żartobliwie, że chyba rzeczywiście między 1 a 3. 1 ze względu na naprawdę pełną, menniczą jakość zachowania powierzchni. Lustro jest takie, że na tych ortach wschowskich Jana Kazimierza jest po prostu kompletnie niespotykane. No, wspaniała, świeża odbitka. Ono jest na żywo. Wierzcie mi Państwo, że dużo lepsze niż to, co widać nawet tutaj na filmie. Relief jest kompletnie nietknięty. Czyli proszę zobaczyć te loczki tutaj na czole królewskim. Wąs, krawędź nosa, góra liter. Kompletnie nieprzytarte. Moneta jest absolutnie bezobiegowa. A jednocześnie w 1/4, 1/3 nieczytelna. Nieczytelna, bo stemple krzywo były ustawione, albo za cienka była blacha w tym miejscu. Widzimy, że grubość jest raczej taka sama, więc tutaj mówimy o krzywym ustawieniu stempli. Po prostu nieodbite w tym miejscu. Proszę Państwa, i to jest moneta, którą odsyłając do gradingu typu NGC, myślę, że bez problemu dostaje MS-a i to chyba dość dobrego MS-a, gdyż tam odnosimy się tylko do oceny stanu zachowania. Natomiast no, oceniając monety, to co nazywa się stanem zachowania w rubryczce aukcyjnej, tak naprawdę u nas jest w ujęciu oceny jakości i atrakcyjności kolekcjonerskiej monety, czyli często jest to wypadkowa właśnie takiego kompromisu między jednym a drugim. W tej monecie, mimo że grading dałby jej na poziomie MS-owym stan, absolutnie nie damy stanu 1-, ale z drugiej strony, gdyby to na przykład w wyniku obiegu wychodziło takie starcie, to można by powiedzieć, że takie starcie to już powinien być stan 4 czy 5. Także proszę Państwa, ocena stanu zachowania monet wymaga rzeczywiście sporo doświadczenia i tak naprawdę, proszę Państwa, my coraz bardziej utwierdzamy się w przekonaniu takim, iż szczególnie w obecnych czasach, gdy kiedyś ocenianie stanu zachowania na zasadzie takiej, iż musimy wpisać numerek w katalogu, który jest zazwyczaj tekstowy, bo obrazowanie było trudne, było wyznacznikiem dla kupujących, czego mogą się spodziewać. Ale w obecnych czasach coraz istotniejsze jest po prostu dobre obrazowanie obiektu. Pokazywanie go na zdjęciach, na filmach, dodawanie własnego, indywidualnego komentarza, ale niekoniecznie bawienie się właśnie w te numerki, gdyż co te numerki, proszę Państwa, sobą często reprezentują? No nie wiadomo, co się za nimi kryje. Często jest to właśnie indywidualne podejście oceniającego i każde z takich podejść można obronić. Proszę Państwa, w tym kierunku zmierzamy i będziemy zmierzać, czyli żeby coraz bardziej jak gdyby stawiać nacisk na to, żeby Państwu ten obiekt pokazać, omówić, zwrócić uwagę na wady i zalety, a decyzję o tym, czy on się Państwu podoba i na ile się podoba w przełożeniu na licytację finansową, podejmują już Państwo sami właśnie w decyzji, w oparciu tej decyzji o wygląd obiektu, a nie o to, kto jaki dał numerek dla stanu zachowania. Dziękuję bardzo i wracam do pracy nad monetami.